nie są tak imponujące jak na wiosnę, jak śniegi topnieją, ale coś w tą wodę będzie płynąć. Jedziemy, żeby się pójść na trail, który ma 15 km. Podobno go można przejść 3 godziny. No ja jak przejdę w 4, to będzie dobrze, tylko wszystkie review, które czytałem, mówią, że tam jest dużo komarów i gryzących much. Więc żeby być przygotowany, łącznie z siatką na twarz. Mam taką siatkę, nigdy jej nie używałem do tej pory. Mam spray na komary, więc się wysmarujemy, ubierzemy siatkę, weźmiemy dużo wody i idę. To ruszam na traskę. 7 km w jedną stronę, 7 w drugą. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, proszę Państwa. A jest 35 stopni ciepła i podobno komarów tam tyle i bąków gryzących, że psują całą przyjemność. Ale się spryskałem i mam też siatkę na buzie. Pierwsza 15. Zobaczymy, czy się nam uda wrócić przed 5. Miss Falls 4,6 mili, czyli 9,2 round trip. Dobra, ubrałem sobie siateczkę. Wyglądam jak gupek, ale się tym nie przejmuję. Nikt mnie tu nie zna, nikt mnie tu nie dziwi, a już jakieś muszki mi tutaj wlatywały do oczu. Popsikałem się didem, ale zdaje się, im to niewiele przeszkadzało. Na razie jest piaseczek, więc nie idzie się za dobrze. Podobno ten piasek po pierwszym kilometrze mniej więcej się kończy i zaczyna być sztywna droga. Siatkę na komary zdjąłem, bo chyba uciekły chwilowo. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Założę się, że ten wodospad, który tam widać u góry, pięknie na wiosnę musi wyglądać. A teraz we wrześniu, no to prawie wysychł. Tylko jakiś lekko mokry ślad, a tu rzeka też ledwo co płynie. Idziemy taką kotlinką otoczeni przez naprawdę wysokie góry, wysokie skały. To nie jest za duże, ale bardzo ładnie zrobione. To ładny fragment drogi, kamienisty, kręty, końskie kupy na ścieżce, czyli prawdopodobnie po tym trailu można też go przemierzać na koni. Ale dzisiaj żadnych koni nie widać. Schodzimy w dół leciutko, a potem będziemy musieli się grzebać do góry znowu. Tu jakieś sitowie rośnie, czyli tu muszą być jakieś mokradła. W związku z tym dlatego mamy te muszki dokuczliwe i komary. Chyba tutaj jakieś bagienko jest. Jakieś skrzypy i paprotki. No, to za parę milionów lat to będą pokłady węgla. Droga dalej fajnie wygląda. Ja z powrotem ubrałem sobie siateczkę, ale nie ja jeden, to znaczy widzę już ludzi sprzeciwka idących też w siatkach na twarzy. Więc może to jednak nie wygląda się tak głupio. Może głupio się wygląda bez takiej siatki, jak te wszystkie muszki człowiekowi lecą do oczu, do nosa, do uszu. Taka wielka sekwoja się spaliła i stoi taka sucha już, a jeszcze ma tam parę zielonych listków. Nie za dużo. Jeszcze troszkę jest żywa taka. Ledwo zipie, ale jeszcze jakieś zielone listki wypuściła. 2,7 mili nam zostało według tego znaku. A było, ile to było? 4,6. To 2 mile przeszliśmy mniej więcej. Tylko że teraz trzeba w górę zacząć zasuwać. No to walczymy. Uwaga, ostrzeżenie.
misiacki w okolicy. Fajnie by było, że... O, jaka jasturka. Ale jastureczka fajnie. Chciałaś być na YouTubie? Aha, jaka dobra woda. Stawek. Jakiś, w sumie ta woda płynie, ale tak leniwie, że pewnie komary tutaj mają doskonałe miejsce wylęgowe. I stąd ta ilość owadów, mimo suchego lata. Skończyły się żarty, zaczęły się schodzić. Wyschnięte koryty, tam za drzewami płynie rzeka, ale pewnie na wiosnę płynie też tędy. Gdzie on tu wyrósł, taki wielki czoło między kamieniami? Przecież tu nie ma żadnej gleby, przytulony do skały. Zapytałem kogoś, czy jeszcze daleko, bo już mam dość. On mówi, a nie, niedaleko. Może za 2 mile jeszcze. Okej. Cały trail ma 4,5 mili. Tak, jeszcze 2 mile. A ja już 1,5 godziny idę. A teraz jest ostro pod górę. To nie jest niedaleko po mojemu. Ale mówi, że na szczęście tam jest bardzo odświeżająco, bo ta mgiełka z wodospadów chłodzi. A tu normalnie się schody zrobiły. Szkoda, że nieruchome. Ja chyba pójdę po tej skałce. Mimo wszystko przyjemnie już po tych schodach. I samotna sosna, która wyrosła także z szczeliny w skale. No nie jest za duża, ma także 2 metry wysokości. Schody mają po 0,5 metra. Ciężko nogę podnieść tak wysoko. Jakaś pani powiedziała, że 0,5 godziny. Ale jak to tak pięknie wygląda we wrześniu, po suchym lecie, to wyobraźcie sobie, jak to musi pięknie wyglądać na wiosnę, jak tu topnieją śniegi. Nie wiem, czy to już jest koniec naszej drogi. Mistrzostwa. A to tu. Tu żeśmy szli i tu żeśmy przyszli. Szkody są. Są szkody, gdzie on te okulary mi położył. Mówi, że zgubiłem okulary i je gdzieś położył, ale nie wiem gdzie. Okulary z Walmartu, wielkiej straty by nie było, no ale przyzwyczaiłem się do nich i nie były takie złe. Zobaczymy, czy je znajdę. Co? Znalazły się. Okazało się, że je miał na własnym nosie. Dobrzy ludzie powiesili z boku, żeby nikt nie podeptał. Jeszcze ostatnie spojrzenie na wodospad.
Niektórzy idą dalej, ale te 4,5 mili to jest dotąd. Lata taka muszka, lata. Zaraz sobie ubierzemy siateczkę na głowę i wracamy na dół. Już jest 16 tysięcy kroków i prawie 7 mil. A tu jeszcze trzeba zejść 4 mil. Godzina 10 po trzeciej. Prawie 2 godzinki, no ale powinniśmy na 5 być na dole, bo z góry to się zawsze troszkę szybciej idzie. Z górki to jest piece of cake. Kółka w nas. Łatwiej się zeskakuje z półmetrowego murku, niż się wyskakuje na taki mur. I jesteśmy na mieście. Półtorej godzinki w dół, 2,5 w górę. Nie, 2 w górę, 1,5 w dół. Razem 3,5 godziny. Nie było tak źle. Jakoś przeżyłem. Wtorek rano, godzina 8 dochodzi, czyli czas zacząć się zbierać na zwiedzanie. Temperatura 9 stopni Celsjusza, więc tutaj mamy rozpiętości straszne. Wczoraj w dzień było pod 40, w nocy jest 9, w zależności jak wysoko nad poziomem morza jesteśmy. Tutaj ten kemping jest dość wysoko, no ale jedziemy zwiedzać. Jadę zwiedzać dzisiaj ten park Sequoia National Park. Tu jest otwarty, no chciałem wam tu pokazać coś, co już jest rzadki widok. W Kanadzie widzieliśmy jeden, ale tutaj są 4 payfony, normalnie telefony jak za dawnych, dobrych czasów. I słychać sygnał, tak to działało. Podnosiło się słuchawkę, był sygnał i się local call z 50 centów, a na cały świat za 2 minuty za 1 dolara. No ceny prawie jak przyjechałem do Ameryki, to była minuta po dolarze. Teraz już są 2 minuty po dolarze z budki telefonicznej. I pieniążki się wrzuca ciągle do dziury. Ale jak się zadzwoni na ten numer, to można podać numer karty kredytowej, ale normalnie telefon na pieniądze do wrzucenia. O, tu jest knajpa, można coś zjeść. Jest też tu pralnia według tej informacji. Oczywiście łazienki, no i jest też sklepik, że można by sobie coś kupić, a konkretnie dla mnie... O, kapelusze są. Amerykańskie kapelusze. Ciekawe, ile taki kapelusz kosztuje. Filcowy kapelusz. Muszę się przejrzeć w kamerce. Sherman Tree Trail. To jest taka łatwa traska, więc przejdziemy sobie spokojnie.
No, traska jest wyasfaltowana, ładna, piękne drzewa po drodze, tylko idziemy cały czas w dół, w związku z czym wiecie, co nas czeka potem. Powrót będzie cały czas w górę, jest chyba 60 metrów różnicy poziomu, 212 stóp podawali między. Trasa jest krótka i łatwa, wyasfaltowana jak chodniczek w mieście. Tylko że teraz jest cały czas na dół, a potem będzie powrót na parking, cały czas pod górę. Ten las robi wrażenie. Pełen naprawdę gigantycznych drzew. Bo to nie tylko jakieś te drzewa, niektóre mają swoją nazwę, bo są wyjątkowe, ale tu wszystkie drzewa są wyjątkowe. To jest to największe drzewo na kuli ziemskiej. On jest najwyższy, ale ma największą pojemność, że tak powiem, najwięcej kubików. General Sherman, to jest tamto w głębi, tam zejdziemy na dół, jeszcze popatrzymy bliżej, ale generalnie rzecz biorąc, cały ten las tutaj wygląda niesamowicie. Co ciekawe, to drzewo już nie rośnie w górę, ale rośnie wszerz. 33 metry obwodu. Tutaj to na ziemi, co widzimy z tej kostki, to jest no, Sherman Tree, tak wygląda przy gruncie. Tutaj, gdzie ta kostka jest wyłożona, to jest footprint tego drzewa. Czyli zaraz zobaczymy krokami, ile on ma średnicy, mniej więcej. Nie jest to idealnie okrągłe drzewo, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy na 14. 14 moich kroków, czyli 9 metrów może mniej więcej. By kolejne drzewko takie gigantyczne. To jest, tu obok jest takie zwykłe, duże drzewo, a tu jest no, gigantyczna sekwoja. Z daleka nie widać, musiałem stanąć koło niej. Gigantyczne te drzewa są, niesamowite. Można sobie tutaj wejść do takiego drzewa. No tak, te baobaby w pustyni, w puszczy. Tutaj się chyba wypaliło drzewo. Can you hold this camera for me? It's on. So you can see how big that hole is here. Thank you very much. Appreciate it. Jest generał Sherman. Popieranie to drzewo. Tak ja wyglądam na jego tle. No ale nie da się podejść bezpośrednio do tego drzewa, więc tylko z paru metrów można je oglądać. No ale widzicie jak potężne to drzewo jest. Zupełnie tak surrealistycznie wielkie. Aż się nie wydaje, żeby mogło być takie naturalne, grube drzewo. A tutaj takie trojaczki wyrastają z jednego pnia. Sherman ma najwięcej drewna w sobie. Są drzewa szersze,
Są drzewa wyższe, ale on jest najbardziej ubity, że tak powiem. Najwięcej kubików, to też największym drzewem na świecie. To co prawda nie jest sekwoja, tylko jakaś sosna zwykła, czy pieron, czy świerk. Ale patrzcie, gdzie on wyrósł. Normalnie w szczelinie skały, o ile sam tej szczeliny nie zrobił, rozrastając się. Skałka solidna. Mi już oddechu brakuje. Bez przerwy tu jest pod górę. No normalnie po prostu wyrósł na skalę. A drzewo też całkiem solidne. Oczywiście w porównaniu do sekwoi nie ma porównania do sekwoi, ale to jest całkiem duże drzewko, które urosło na kamieniu. Tutaj widać taki ścięty kawałek drzewa z sekwoi. Jak ktoś policzył te pierścienie, się okazało, że 2210 lat miało to drzewo i około 80 różnych pożarów wypaliło trochę to drzewo. No ono ciągle to przetrwało. 2210 lat. Musi rosnąć sekwoja, żeby osiągnąć takie rozmiary. W 1950 roku się przewróciło i dlatego je pocięli. A tu wiewiórka ziemna. Takimi charakterystycznymi paseczkami szuka jakichś nasionek.